Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać. Ja nazywam się Przemek Fasunek. Tematem naszej prezentacji jest obsługa bardzo dużej ilości ruchu na klasycznych platformach PC. Temat może trochę intrygujący, może trochę przewrotny, ponieważ wszystkim się wydaje, że należy kupować drogie pudełka po to, żeby obsługiwać takie wolumeny ruchu. A my najpierw Państwu pokażemy, po co w ogóle to robić, a później trochę odkryjemy karty i pokażemy, jak to robić. Jak to robić, korzystając z generycznych systemów operacyjnych i z pewnego rodzaju mechanizmów czy bibliotek, które są dostępne na rynku na licencjach open source. Ale żeby w ogóle zacząć, chcieliśmy się najpierw przedstawić, tak? Ja nazywam się Przemek Fasunek, o tym już powiedziałem, ale nie powiedziałem, czym się zajmuję. W Attendo Software jestem odpowiedzialny za dwie usługi, za Red CDN i Red Guardian. Red CDN to jest oczywiście sieć CDN-owa, sieć dystrybucji treści. Red Guardian to jest usługa anti-DDoS. I właśnie na bazie tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, powstał Red Guardian, ale o tym za chwilę. Przy okazji jestem też takim pasjonatem z zakresu bezpieczeństwa IT. Zdarzało mi się publikować na Backtracka trochę raportów o podatnościach w oprogramowaniu open source'owym od 2009 roku. Paweł, przedstaw się. Paweł Małachowski, łączę teorię z praktyką, nic nie działa i nikt nie wie dlaczego. Jestem odpowiedzialny za prowadzenie zespołu deweloperów, którzy rozwijają usługę Red Guardian. No i tyle. Jakby mało czasu mamy, to jedźmy. Tak, Paweł jest takim naszym firmowym malkontentem. Zawsze on mówi, że się nie da. Okej, żarty żartami. Skąd się wzięliśmy? Attendo Software to jest część grupy kapitałowej Attendo S.A., natomiast w przeciwieństwie do Attendo S.A. my zajmujemy się bardziej rozwojem własnych rozwiązań, własnego programowania, nie zajmujemy się integracją, tak? Nie chcę przynudzać, więc nie powiem o tym wszystkim, natomiast powiem o dwóch rzeczach. Po pierwsze, zajmujemy się bardzo intensywnie multimediami, czyli wszystkim tym, co jest związane, co łączy tak naprawdę świat multimediów i świat sieciowy, czyli zajmujemy się CDN-em i całą otoczką wokół CDN-a, ale zajmujemy się też uogólnionym IoT, czyli zajmujemy się inteligentną energetyką, włącznie z tym, że opracowaliśmy swój własny system operacyjny czasu rzeczywistego, który jest wykorzystywany na licznikach energii elektrycznej i swoją implementację takiego protokołu Prime. To jest protokoł, który jest wykorzystywany w sieciach PLC do komunikacji pomiędzy licznikiem a koncentratorem. Ale to jest zupełnie off topic, więc nie będę tego zgłębiał. Dwa słowa o CDN-ie, ponieważ CDN tak naprawdę dał nam paliwo do tego, żeby rozwijać innego rodzaju usługi. Red CDN, być może o tym nie wiecie, to jest największy w Polsce CDN, przynajmniej tak nam się wydaje, bo to statystyki bieżące ruchu ciężko jest uzyskać od konkurencyjnych CDN-ów. Rozwijamy ten system, tą usługę od 2006 roku w oparciu o nasze własne oprogramowanie. Znaczy to nie jest tak, że nie używamy w ogóle open source'a, natomiast cały szkielet CDN-a naszego działa w oparciu o nasze własne oprogramowanie i ja o tym już mówiłem w 2009 roku, być może wtedy jeszcze mnie pamiętacie. Chwaliłem się tym, że mamy ruch na poziomie 2 gigabitów na sekundę. To ja za chwilę pokażę, co się od tamtego czasu zmieniło. Mamy w tej chwili sieć pod CDN-a, którą utrzymujemy na poziomie około 400 gigabitów na sekundę przepływności. Ta sieć jest złożona z portów w najważniejszych X-ach, ale jesteśmy oczywiście też z węzłami CDN-owymi u poszczególnych operatorów. CDN obsługuje wszystkie w zasadzie istotne protokoły multimedialne, ale to też nie jest tematem dzisiejszej prezentacji, więc to pominę milczeniem. Statystyka ruchu sprzed trzech bodajże dni, nie, sprzed więcej, ten czas szybko tak leci, 24 lutego. Mieliśmy prawie 200 giga ruchu, tak? Więc można powiedzieć w dużym skrócie, że myślę, że jesteśmy gdzieś w pierwszej piątce największych generatorów ruchu w Polsce. Ciężko dokładniejsze statystyki, bo nie wiadomo, ile Google generuje ruchu. Natomiast z naszego CDN-a korzystają w zasadzie wszystkie polskie serwisy, czy większość polskich serwisów VOD z TVN-em i z IPLO na czele, ale także takie mniejsze inicjatywy, czy klienci typu na przykład radia internetowe, czy operatorzy kablowi. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani Państwo tą częścią CDN-ową czy multimedialną, na Antywebie można było obejrzeć z nami wywiad i można było troszkę zobaczyć takich rzeczy bardziej od spodu, jak to jest realizowane. Ale nie będę przynudzał, więc idziemy dalej. Po co przetwarzać 100 milionów pakietów na sekundę na platformie PC? Więc tak, ja mniej więcej 2 lata temu, w 2014 roku, tak się podrapałem w głowę i sobie pomyślałem, że w zasadzie to mając taką sieć CDN-ową, my płacimy niepotrzebnie za kontraktowanie portów łączy w obydwie strony tak naprawdę. Generujemy tylko ruch wychodzący, natomiast fajnie by było jeszcze raz te nasze porty zagospodarować, czy mówiąc kolokwialnie, sprzedać w kierunku przychodzącym. I tak sobie pomyślałem, że może to jest czas, żeby pomyśleć o rozwijaniu własnej usługi
AntiDDoS, usługi, która będzie w jakiś sposób utylizowała tą pojemność sieciową, którą przez lata wybudowaliśmy. I pierwszy mój taki pomysł, dość naiwny, jak się wtedy okazało, był taki, żeby weźmy sobie, kupmy jakieś pudełko z rynku, będziemy to sprzedawać w modelu usługowym, może się uda, może nie. Więc podeszliśmy do trzech producentów tego typu pudełek, do Radware'a, do Huawei'a i do Arbora. Radware'a, Huawei'a wypożyczyliśmy, no i doszliśmy do wniosku, że to jest drogie, że te pudełka mają przepływność pojedynczych portów 10G, a kosztują setki tysięcy złotych. Być może ta sytuacja się zmieniła, natomiast wtedy tak wyglądała. Natomiast Arbor potraktował nas jeszcze gorzej, bo powiedzieli, że nie dadzą nam żadnego pudełka do testów, bo wiedzą, że je rozkręcimy i sklonujemy. Nie wiem, może mieli rację, może nie. Nie myśleliśmy o tym, ale podsunęli nam taki pomysł. Więc ten test pierwszy, on trwał kilka miesięcy, w zasadzie wyniki można było powiedzieć, że w zasadzie je zagrzebaliśmy. Więc kolejny pomysł, może trzeba spróbować używać platformy, które są dostępne na rynku. Mam na myśli tutaj platformy PC. Nasz cel to było przepuszczenie przez peceta przynajmniej 20 giga ruchu w najmniejszych możliwych ramkach, czyli w 64-bajtowych ramkach, na pojedynczym pececie z interfejsami 10G. Więc przykupiliśmy peceta, tak? Pecet taki w miarę przyzwoity, z jakimś tam procesorem Xeon E3, dwa interfejsy 10-gigowe, generyczny system operacyjny Ubuntu, bez tuningu. No i zaczęliśmy testować. To są wyniki z narzędzia kernelowego PKTGen. Te wyniki są po stronie nadawczej, tak? To znaczy po stronie hosta, który nadawał. Po pierwsze zauważyliśmy, że odbijamy się już od granicy 7 milionów pakietów na sekundę. Więcej nie byliśmy w stanie nadać nawet po intensywnym tuningu tej platformy. 7 milionów to było maksimum, co udało się osiągnąć. Tak? Czyli widzimy, że interfejs 10-gigowy nasycał się gdzieś przy ramkach dopiero 256-bajtowych. Natomiast po stronie odbiorczej było już dużo, dużo gorzej. Tak naprawdę nigdy nie udało nam się przekroczyć bariery 1 200 000 pakietów na sekundę na tej platformie sprzętowej, którą mieliśmy. Powyżej pojawiały się oczywiście straty. I teraz tak, rodziła się z tego konkluzja, że te generyczne systemy operacyjne w zasadzie nie nadają się do przetwarzania takich ilości danych czy takiego strumienia pakietów, o jakim myśleliśmy. Stąd konieczność przetestowania innych rozwiązań. Szczęśliwie wydarzyło się, że natrafiliśmy na taki projekt, który był zainicjowany przez firmę Intel, mianowicie biblioteka DPDK. Jest to biblioteka, która pomija całkowicie jądro systemu operacyjnego, wystawiając tak naprawdę goły interfejs sieciowy po to, żeby programista mógł w sposób bardzo wydajny odczytywać ramki i zapisywać. Znaczy to jest na tyle prosta biblioteka, że tam nawet nie ma zaimplementowanego stosu TCP/IP. To, co dostajemy, to mechanizmy do zarządzania pamięcią, mechanizmy do zarządzania buferami na interfejsach sieciowych, no i sterowniki interfejsów sieciowych w trybie użytkownika wykorzystujące polling. To oznacza, że musieliśmy zaimplementować, można powiedzieć, że musieliśmy zaimplementować, bo na tym etapie jeszcze tego nie robiliśmy, ale musieliśmy zaimplementować cały stos TCP/IP. Wyzwanie przyjęliśmy i pierwszy nasz test to był bardzo prosty forwarder pakietów w warstwie trzeciej. Mówię prosto dlatego, że on nie miał ARPA, nie miał żadnych ACLi. W zasadzie to był w dużej mierze przykład taki zbliżony do Hello World, który był egzemplifikacją działania biblioteki DPDK. Więc żeby zobaczyć, czy to w ogóle ma sens, przydzieliliśmy na tej platformie testowej, o której powiedziałem wcześniej, 3 rdzenie do procesu, który był zlinkowany z DPDK, uruchomiliśmy ten forwarder DPDK, wypuściliśmy z jednego hosta całą dziesiątkę ruchu, na drugim hoście okazało się, że całą dziesiątkę odbieramy. Mało tego, okazało się, że jak zepniemy, zrobimy pętlę, to znaczy zepniemy ten sam komputer jednym i drugim interfejsem, to jesteśmy w stanie jednocześnie nadawać i odbierać całe 10-gigowe Ethernet w najmniejszych ramkach. To nas zachęciło do kolejnych testów i te kolejne testy to była próba filtrowania, bardziej wydajnego filtrowania. DPDK dostarcza mechanizmy do budowania access list, to są takie mechanizmy właśnie na poziomie biblioteki, mechanizmy, które w sposób szybki są w stanie maczować pakiety po kryteriach adresu IP, pewnie jeszcze po jakichś innych, natomiast na tamtym etapie stwierdziliśmy, że wygenerujemy sobie 100 tysięcy losowych regułek i zobaczymy, jak to się zachowuje. No i efekt był ponownie zaskakujący, może nie tyle zaskakujący, co bardzo mobilizujący do dalszego działania, bo okazuje się, że w dalszym ciągu mogliśmy przetwarzać ponad 14 milionów pakietów na sekundę, czyli pełną dziesiątkę
na takim pojedynczym PC-cie i na tych wcześniej przepisanych trzech rdzeniach CPU. I to był ten moment, kiedy ja tak pomyślałem, że to jest może przyszłość, może warto zacząć rozwijać się w tym kierunku. I odezwałem się do Pawła, czy by nie chciał do nas dołączyć i poprowadzić ten zespół i poprowadzić development tego produktu. Paweł się zgodził, więc dlatego stoimy teraz razem. No i tak, w pierwszej fazie w ogóle rozwoju produktu pomyśleliśmy, że warto się skupić na odpieraniu ataków wolumetrycznych. Tak? Chcieliśmy, żeby wydajnie klasyfikować ruch, który pochodzi z ataków typu NTP Reflection, DNS Reflection, ponieważ tych ataków po prostu jest najwięcej. Tak? I ten ruch jest względnie łatwy do klasyfikacji. Natomiast mamy na roadmapie teraz dość bliskie, mam nadzieję, myślę, że to udałoby się zrobić jeszcze w 2016 roku, bardziej złożone mechanizmy wykrywania ataków, również aplikacyjnych. Chcielibyśmy rozstrzygać sesję HTTP, chcielibyśmy wstrzykiwać w te sesje HTTP na przykład ciasteczka, czyli generalnie działać podobnie jak Cloudflare. Doszliśmy do wniosku, że to, co musimy zrobić, to jest jeszcze etap przygotowania, to zaimplementować filtr i zaimplementować panel użytkownika. Stworzyliśmy zespół, zespół jest zaledwie czteroosobowy i zespół ten dostał cel. Chcemy przetwarzać na pojedynczym PC-cie 100 giga w najmniejszych ramkach. Chcieliśmy te pojedyncze PC-ty wstawić w każdym istotnym sajcie, gdzie jesteśmy już z CDN-em, po to, żeby zutylizować te łącza w obydwie strony. I development zaczął się w marcu 2015 roku. O tym, jak się skończył i co nam się udało osiągnąć i przez jakie problemy przebrnęliśmy, opowie za chwilę Paweł i jemu właśnie oddaję w tym momencie głos. Dzięki. To teraz wrzucimy dwójkę i będziemy jechać tak jak na wykładzie, czyli im bliżej końca, tym szybciej. 100 milionów pakietów na sekundę. W czym w ogóle jest problem? Tu jest takie szybkie przeliczenie. Co to oznacza w odniesieniu do prędkości interfejsów sieciowych? I tak, na popularnym interfejsie 10-gigowym przy pakietach z przemtą 1500 bajtów, no to mamy 812 tysięcy pakietów na sekundę, więc nic specjalnego, ale jeśli spojrzymy na najmniejsze możliwe 60-bajtowe ramki, to już jest 14,8 miliona pakietów na sekundę. I to wydaje się intuicyjnie, że jest dosyć dużo. Natomiast jeśli pójdziemy sobie na 100 giga, no to już jest prawie 150 milionów pakietów do zmielenia, więc wydaje się, że w zasadzie to jest ponad możliwości PC-ta. No ale w odniesieniu do tych 100 milionów pakietów na sekundę, no wygląda na to, że 7 portów 10-gigowych nam by tutaj styknęło, zwłaszcza, że jak może słabo widać na obrazku, tutaj jest maszyna 1U, która ma 12 takich portów, więc no cóż, odpalamy i jedziemy, tak? I teraz, żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia do tego, jak to się przekłada do czasu i cykli procesora, żeby poczuć ciężar gatunkowy tego ćwiczenia. Na 10-gigowym porcie mamy około 1300 nanosekund na przetworzenie jednej ramki. I teraz tak, czy to dużo, czy to mało? Porównajmy to sobie z realizacją pewnych operacji z punktu widzenia mikroprocesora. Dostęp do rejestrów niesłychanie szybki, jeden cykl poniżej nanosekundy. Dostęp do pamięci podręcznej pierwszego poziomu około 1 nanosekundy. Dostęp do pamięci podręcznej drugiego poziomu 4 nanosekundy. Do trzeciego poziomu na przykład 10 nanosekund. Operacja atomowego loka i zdjęcia loka kilkanaście nanosekund. Cache miss, czyli sytuacja, w której dane nie są w pamięci podręcznej procesora i trzeba się odwołać do RAMu, no to już jest kilkadziesiąt nanosekund, a wywołanie systemowe to już jest grube kilkadziesiąt nanosekund. Jeszcze zależy, czy mamy jakieś wynalazki, które kontrolują te wywołania systemowe i wprowadzają dodatkowe opóźnienia w zamian za security. Czyli no jakby te 1300 nanosekund nie wydaje się, że to jest jakoś bardzo mało, ale jeśli popatrzymy sobie na ramki najmniejsze, to daje nam w przybliżeniu 67 nanosekund na pakiet, czyli gdybyśmy chcieli sobie tak cykać ten ruch pakiet po pakiecie, to wygląda na to, że w zasadzie nawet do RAMu nie możemy się odwoływać, bo to już będzie za wolno. A jeżeli pójdziemy na 40 giga albo na 100 giga, no to już praktycznie wydaje się, że to jest nie do osiągnięcia bez użycia bardzo dużej liczby rdzeni.
No i jaki tu jest problem, tak? Po pierwsze, systemy operacyjne ogólnego przeznaczenia i ich stosy sieciowe nie były projektowane z myślą o przetwarzaniu ruchu z taką wydajnością, czyli klasyczny Unix jest bardziej pomyślany jako control plane, a nie jako data plane. I te systemy były projektowane w czasach, kiedy architektury wieloprocesorowe były trudniej dostępne niż teraz i w tej chwili mamy takie czasy, że u każdego tych korów może być kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt i te architektury niekoniecznie dobrze się skalują. Są nawet takie systemy operacyjne, w których stos sieciowy chodzi tylko na jednym. Masz na myśli OpenBSD, musiałem to powiedzieć. Tak, bardzo znany fan OpenBSD tutaj jest. No i przyjrzyjmy się w takim razie na hardware, czy w ogóle ten hardware jest w stanie to mielić, tak? Więc karty sieciowe, magistrala, do której one są wpięte, pamięć, no i procesor. I to jest takie bardzo zgrubne zestawienie surowej przy jednokierunkowej przepustowości dla portów sieciowych, dla magistrali PCI Express 2.0, 3.0 z różną, o różnej szerokości. I przykładowej pamięci DDR3. Jeśli sobie popatrzymy na przykład na 40-gigowe porty, no to mamy około 5 GB na sekundę w jedną stronę, więc wynikało z takiego bardzo zgrubnego porównania, że żeby ta karta działała sensownie, to musi mieć PCI Expressa 3.0 8 linii, żeby to się zmieściło. W tym wszystkim, jak powiedziałem, to jest zgrubne przeliczenie. Trzeba wziąć pod uwagę narzut samej magistrali PCI Express, w szczególności w 2.0 jest dużo większy narzut na encoding. Po drugie, tam też jest jakiś protokół komunikacyjny po tej magistrali, są cięte pakiety na mniejsze kawałki, potwierdzane, zaprzeczane i tak dalej, i to też wprowadza narzut. Więc w praktyce trzeba mieć trochę więcej tej magistrali, niż by wynikało z tego przepustowości tego portu sieciowego. I mówię o tym dlatego, że nie wszystkie karty są, niektóre oszukują, tak, ale to później powiem. Spójrzmy na te karty. 10 giga, no to w tej chwili standard, dojrzały, chyba wszyscy tego używają. No i w zasadzie jest to zbyt wolno, tak? Jeżeli ktoś ma dużą fizyczną maszynę, na której włożył na przykład dużo wirtualek i one coś tam śmigają po sieci. 25 giga obiecujący standard, nie trzeba zmieniać okablowania. Pewnie za chwilę wszyscy będą mieli domyślnie te porty 25 giga na płytach głównych. 40 giga, no to już jest dla wielu zastosowań za dużo, ten PC nie jest w stanie wydolić. Są karty 2x40 giga i to jest właśnie to oszustwo, tak? Czyli jak sobie popatrzymy na magistralę, po której ta karta jest spięta, to jest fizycznie nie do zrealizowania, żeby zrobić full duplexie 2x40 giga na takiej karcie. No i są też karty 100 gigowe, nawet 200 gigowe. Całkiem taki nowy produkt, między innymi Intela, chociaż inni vendorzy też to robią, tylko te intelowskie są dosyć tanie. Więc tak jak wspomniałem, trzeba się upewnić, że prędkość portu odpowiada prędkości magistrali i uwzględnić jakiś tam narzut na kodowanie. Niektóre karty mają różne wewnętrzne ograniczenia, na przykład ich chipsetów, niektóre mają jakiś switch wbudowany w ogóle w środku, którego nie widać, a który wprowadza jakieś ograniczenia. I tutaj też warto o tym poczytać i poszukać testów kart. No i niektóre płyty główne współdzielą linię PCI Express między slotami, więc można mieć wrażenie, że obsadza się port z 8X, a tam jest 4X, bo w slocie obok ktoś też kartę włożył, więc trzeba zwrócić na to uwagę. Producentów jest mnóstwo, niektórzy bardzo znani, inni to mogą być zupełnie nieznani, bardzo specjalistyczni, w tym niektórzy produkują karty z FPGA do zastosowań bardzo specjalnych. No i tak bardzo szybko rzućmy sobie okiem na feature'y, które są na tych kartach. Jest ich mnóstwo, nie jestem w stanie teraz tego wszystkiego przejechać, ale jest pewien taki kluczowy feature, jeśli chodzi o to nasze zastosowanie. Mianowicie te karty grane już od wielu lat przychodzą z taką funkcją jak obsługa bardzo wielu kolejek na ruch przychodzący i wychodzący. I dlaczego to jest fajne? Dlatego, że karta może rozsmarować przy pomocy mechanizmu RSS
czy to tak jak ECMP w switchach czy routerach, pakiety przychodzące do wielu kolejek i nad każdą kolejką może pracować inny rdzeń procesora, dzięki czemu jesteśmy w stanie dosyć dobrze zrównoleglać obsługę pakietów przychodzących. Rozkładanie ruchu po tych kolejkach może być nie tylko na zasadzie haszowania po kryteriach warstwy trzeciej czy czwartej, ale również ręczne. Część kart ma taki komponent, to jest na przykład u Intela jest Flow Director, w którym można wrzucić statyczne reguły i powiedzieć, że pewne określone flowy mają trafiać na pewne określone kolejki. Tak samo można wyizolować na przykład pakiety syn, że mają trafiać do określonej kolejki. I ten feature za chwilę też pokażemy, że jest bardzo fajny, bo można przypisać wiele korów do jednego portu, żeby osiągnąć line rate. Z zastrzeżeniem, że ruch przychodzący musi się dobrze haszować, no bo jak ktoś zasunie 10 giga w jednym flow, to się wszystko przehaszuje na jednego kora i wtedy się nie zmieści. Te karty mają również offloading wielu różnych rzeczy, włącznie z NVGre, VXLANami, tym podobne rzeczy. Wsparcie do różnych zastosowań takich specyficznych do data center i wirtualizacji, partycjonowanie karty na wiele wirtualnych kart, które można przydzielać do maszyn wirtualnych i tym podobne. Mają również magiczności, czasami jakieś wbudowane, na przykład pozwalają sobie na zbyt wiele i wycinają pakiety jakoś tam niepoprawne, ale które inne karty przepuszczają, tak? Więc u nas na przykład failowały testy sprawdzające filtrowanie, bo karta wycinała pakiety, zanim aplikacja je w ogóle zobaczyła. To są przykłady takich kart. Akurat tak wyszło, że z dobrej, znanej, taniej, lubianej firmy Supermicro, która sprzedaje obrandowane Intele. To są karty 4x10G na chipsecie Intel 4i40E, a tam są 2x XGBE, bardzo klasyczny model. Tego bym raczej nie polecał. Ten jest dosyć wygrzany i działa. W XGBE tam jest wersja z SSP+, czyli 0.2, ale nie da się 0.2 zrobić maksem na tej karcie, ma ona wewnętrzne ograniczenia. I taki dosyć egzotyczny egzemplarz, bo z dwoma RJ-kami 45, także nie bardzo mamy z czym je spiąć, to sobie je w labie po prostu spinamy ze sobą. Ta karta jest o tyle fajna, że ma 4 dychy na śledziu niskoprofilowym, co jest niezgodne chyba ze specyfikacją nawet, no ale jak kable się mieszczą, to da się je podpiąć. To rzućmy okiem jeszcze na procesory. To jest przykładowy, nie jakiś najnowszy, najbardziej wypasiony procesor, który mamy w labie. Jest to 16-korowy Xeon. Widać, że taktowanie znamionowe jest 2,3 GHz, ale on potrafi się tutaj poruszać od 1200 do aż 3,6 GHz, co jest dosyć duży rozrzut i to ma znaczenie. Później też może uda się to jeszcze pokazać. 32 KB pamięci podręcznej pierwszego poziomu, 256 KB pamięci podręcznej drugiego poziomu i aż 40 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu, czyli w sumie można by mieć cały software w takim cache'u zmieszczony. Kiedyś komputer miał, tak, dysk taki, co teraz procesor ma cache. Taki bardzo szybki rzut oka na fragment oferty Intela pożyczony z Wikipedii. Niestety słabo widać, więc powiem tylko, że te większe modele procesorów mają na przykład 22 kory i 55 MB cache'a, więc są to dosyć wypasione procesory. Seria V3 to są Haswell'e, V4 to są Broadwell'e i Skywell'i na razie piątek nie widziałem. I wszystkie te procesory mają pewne kluczowe feature'y, których za chwilę jeszcze powiemy, takie jak AVX2, DDIO i Cache Allocation Technology, które umożliwiają nam właśnie realizację tego celu szybkiej obsługi ruchu. AVX2, jak ktoś tam kiedyś miał dawno temu Pentium, to pamięta, że pojawiły się takie instrukcje MMX, które miały dopalać multimedia. To jest właśnie rozwinięcie tej idei. Mamy tu mianowicie 256-bitowe rejestry i specjalne rozkazy do pracy na tych rejestrach. Dzięki temu można
Tych rozkazów jest mnóstwo, nie wiem ile, ale jest nie do spamiętania na różne okoliczności przyrody i różnego rodzaju obliczenia. I dzięki tym rozkazom można opakowywać dane w taki rejestr i wywoływać rozkaz i jakby opędzić wiele 32-bitowych liczb za jednym zamachem. Tak? Dzięki temu można efektywnie zrównoleglać część obliczeń. To jest właśnie przykład z naszego nawet kodu, tak, z aplikacji, użycia kilku takich instrukcji dla ułatwienia. W kompilatorach są wyciągnięte takie mniej lub bardziej przyjemne nazwy dla tych instrukcji i one z grubsza przykrywają tak rozkazy związane z właśnie tym setem AVX2. Więc ten przykład też wybrałem dlatego, że ta sekcja odpowiada realizacji na instrukcjach wektorowych AVX2, a tutaj jest wersja skalarna i tą, po niej łatwo widać, co się dzieje, bo jest po prostu pętla, która przechodzi po jakiejś tablicy, tam porównuje, czy jest coś ustawione i wstawia zero i wszystko od razu widać. No a tutaj jest to trochę bardziej zaciemnione. Cały ten kod porusza się po tej tablicy danych wejściowych, ale robi to z krokiem 8, tak? Czyli za jednym obrotem opędza 8 komórek jednocześnie. Kolejny fajny mechanizm w procesorach Intela, czy w platformach Intela, bo karta sieciowa też musi z tym gadać, to jest Data Direct IO. Nie wszystkie procesory to mają, można to sprawdzić, czy akurat wasz to supportuje. Fajność tego mechanizmu polega na tym, że ramki, które przychodzą do karty sieciowej, są od razu instalowane w cache'u, w poziomie trzecim cache'a procesora. W ogóle nie trafiają do pamięci operacyjnej, dzięki temu da się to bez porównania szybciej przetwarzać. Także obecność tych ramek w cache'u procesora to jest warunek, żebyśmy byli w stanie jakkolwiek efektywnie czy maczować po tych danych, tak? Tak, no bo inaczej byśmy wydajnościowo tu nie wyrobili. Może nie jest to TICAM taki hardware'owy, tak, ale jeżeli te dane znajdują się w cache'u, to da się je obrabiać na tyle szybko, że można wykręcać całkiem dobre wyniki wydajnościowe. No i cache location technology to jest, z czym się nie bawiliśmy, akurat nie mamy takiego na składzie procesora, natomiast kiedyś sobie kupimy. Umożliwia podzielenie cache'a procesora na obszary i na przykład przypisanie ich do różnych procesów maszyn wirtualnych. Dzięki temu proces, który bardzo dużo się tam rozpycha, przepycha różne dane, nie śmieci po całym cache'u, tylko sobie siedzi w jakimś wyizolowanym kawałku i nie zaburza przetwarzania tej porcji, która ma jakieś tam krytyczne uwarunkowania wydajnościowe. No więc jak już sobie przejrzeliśmy ten hardware, no to szalony pomysł jest taki, ale to nie tylko nasz pomysł, tak? Że skoro hardware daje radę, a system operacyjny nie daje rady, skoro karty sieciowe są w stanie wrzucać te dane do RAMu, a nawet do cache'a procesora, skoro w systemie operacyjnym, na przykład Linux, jest coś takiego jak User Space IO, czyli można z przestrzeni użytkownika wystarowywać bezpośrednio karty, na przykład sieciowe, no to wyskakuje nam niczym diabeł z pudełka mechanizm omijania stosu sieciowego w systemie operacyjnym i pracy z kartą sieciową bezpośrednio. Czyli realizacja data plane'a w przestrzeni użytkownika z pominięciem kernela. W tej tabelce, nie wiem ile mam czasu jeszcze, w tej tabelce mamy zestawienie kilku popularnych implementacji, nie wszystkich data plane'ów. To jest Intel DPDK, Netmap z projektów FreeBSD, PFRing i SnapSwitch. I teraz bardzo krótko mogę powiedzieć, że Intel DPDK jest takim projektem najbardziej dojrzałym i skomercjalizowanym w różnych faktycznych zastosowaniach. Netmap jest taki bardziej researchowy, natomiast pojawiają się różne tam próby użycia tego komercyjnie. Jego zaletą jest to, że przychodzi out of the box FreeBSD. PFRing pochodzi od autorów znanego, lubianego oprogramowania NTOP. I o ile sam soft jest na LGPL-u, to żeby mieć te szybkie sterowniki, to trzeba za nie tam zapłacić dodatkowo, inaczej będzie krzyczeć po 5 minutach, wrzuć monetę i się wyłączy. No i SnapSwitch to jest taki projekt, o którym może najmniejszą szansę mieliście, żeby usłyszeć. On jest ciekawy, bo jest napisany w języku Lua, czyli można powiedzieć, że jest taki oskryptowany data plane, jest zaembedowana
maszyna LuaJIT, która kompiluje to w czasie wykonywania i optymalizuje ten kod. No i dzięki temu można uzyskać dużą ekspresję, jeśli chodzi o jakąś zaimplementowanie jakiejś logiki, bo ten kod w Lua jest dużo krótszy, natomiast ma również jakieś tam swoje ograniczenia, na przykład tam garbage collector jest, tak, który może wpływać na wydajność. My akurat przykleiliśmy się do DPDK też po ewaluacji tych różnych rozwiązań, bo ono było najbardziej takie dojrzałe i przychodziło z pakietem różnych bibliotek dodatkowych, które pozwalały implementować rzeczywiste pudełka, które coś robią z ruchem i nie trzeba było tego sobie pisać od zera. Bardzo z grubsza architektura tej biblioteki jest taka, że istnieje środowisko wykonawcze, tak zwane EEL, Environment Abstraction Layer, wokół którego kręci się cały ten ekosystem. W ramach tego EEL-a mamy sterowniki do kart sieciowych. To są sterowniki zupełnie niezależne od sterowników w systemie operacyjnym. De facto karty sieciowe znikają z systemu operacyjnego i pojawiają się w aplikacji i muszą być oprogramowane jakby od początku. Z DPDK przychodzi pakiet sterowników do różnych vendorów. One mają bardzo różny poziom dojrzałości, te sterowniki, więc lepiej się na początku zorientować, zanim się dokona zakupu. Jak wspomniałem, iXGBA jest raczej dobrze oprogramowane. Są też sterowniki do VIT.io, innych mechanizmów udostępniania sieci w maszynach wirtualnych. Pakiety są przetwarzane w całym tym frameworku przy pomocy buforów ringów, czyli to są struktury, takie FIFO, w których mamy producenta, czyli na przykład wpadają nam ramki z Etheru i się dopisują do tego ringa, a z drugiej strony jest konsument, który sukcesywnie sobie zjada. I ta struktura jest fajna, bo ten producent, konsument się tam gonią po tym ringu, ale nie blokują się wzajemnie, jest to dosyć wydajne. I wokół DPDK mamy też ekosystem różnych takich bibliotek do implementacji tablic routingu, ACL-i, mechanizmów QoS-owych, akceleracji operacji tam szyfrowania, na przykład AES i tym podobnych. I on jest dosyć mocno rozwijany. Między 3 a 4 release'y rocznie wychodzą, więc Intel ten tak mocno drive'uje i to się szybko rozwija. To są przykłady takich komponentów z DPDK, do czego one służą. Na przykład LPM służy do implementacji tablic routingu. Jest to może takie trochę nieintuicyjne dla osób, które wiedzą, jak to jest robione w Unixach albo używały gdzieś w językach skryptowych, na przykład Patricia Tris, dlatego że tutaj jest po prostu płaska tablica, w której pierwsze 24 bity adresu IP służą wprost jako offset do szukania wyniku tego lookupu, więc ten lookup jest bardzo szybki. No ale kosztem tego, że on zajmuje dużo pamięci. Muszę się przewinąć tutaj z racji tego, że mamy mało czasu. Co można zrobić z tym softem? No generalnie można dużo, tak? Switch, router, jakiś firewall stanowy, bezstanowy, IDS-y, IPS-y lub balansery. Można do tego doimplementować stos UDP albo TCP, co będzie trochę trudniejsze, czy trochę, no bardzo, tak? Trafik, nagrywanie ruchu do tego zrobić, jakiś szybki skaner internetowy, generatory pakietów, takie proste, bezstanowe, fludery, generatory już takie bardziej aplikacyjne, gatewaye IPsec-owe, urządzenia terminowania tuneli. Można próbować akcelerować bazy key value, takie, które są udostępniane po sieci dla infrastruktury w niektórych zastosowaniach. Można akcelerować do storage, tak? Czyli można wystawić jakiś storage sieciowy. Jest bliźniaczy projekt zresztą Intela SPDK, który jest dosyć niedawno odpalony, jest jeszcze tak w powijakach, ale on przynosi koncepcję DPDK i sterowników w przestrzeni użytkownika na storage Intela, czyli można się spodziewać, że będzie można uzyskać bardzo duże przyspieszenie wydajności, jeśli chodzi o dostęp do pamięci produkowanych przez Intela dzięki tej bibliotece. No i jakieś takie zaglądnięcie w różne nasze doświadczenia albo know-how, które gdzieś tam zgromadziliśmy i myślę, że warto się nim podzielić. Jak już się implementuje takie rozwiązanie, no to nie jest to proste, znaczy trzeba bardzo uważać, bo jeden fałszywy ruch psuje wydajność.
wystarczy tylko mieć strukturę danych, która nie jest wyrównana na przykład do linii cache'a w procesorze i już widać efekt na benchmarku. Więc to są takie ważne zasady, packet batching, czyli generalnie nie przetwarzamy pakietów pakiet po pakiecie, jak chyba że się nie da, czasami trzeba tak robić. Batchowanie, czyli przetwarzanie ich na przykład po 32 albo 64 albo 256 paczki naraz, tak? Dzięki temu koszt pewnych operacji się amortyzuje. Z tym łączy się wektoryzacja, tak? Czyli jeżeli mamy instrukcje wektorowe i możemy i potrafimy ich użyć, to możemy pewne operacje wykonywać paczkami po 4 pakiety naraz albo po 8 pakietów za jednym zamachem. Nie zarządza się ręcznie pamięcią, nie alokuje, nie zwalnia. W czasie startu systemu po prostu trzeba zaalokować całą dostępną pamięć na proste struktury danych, prawie zawsze one są tablicowe, bo jakakolwiek tutaj, nie wiem, próba alokacji tak pamięci, to jest w ogóle nie ten rząd wydajności, od razu nam zniweczy ten efekt. Oprócz tego używa się mechanizmu huge pages, czyli używamy stron dwumegowych, a najlepiej jednogigowych po to, żeby mieć mniejszą liczbę wpisów w TLB. Całe to rozwiązanie powinno być świadome liczby kanałów pamięci na platformie PC, którą mamy do czynienia, czy na przykład 2 kanały albo 4 kanały. Akurat DPTK to daje z defaulta, więc po prostu wystarczy podać liczbę tych kanałów i on tam odpowiednio tak rozłoży te struktury, żeby efektywnie w różnych kanałach moduły wykorzystywać pamięciowe. Data prefetching. Jeżeli wiemy, że jakieś dane będą nam potrzebne za chwilę, to można wydać procesorowi rozkaz ściągnięcia ich z RAMu do cache'a. Dzięki temu, bo generalnie procesory nie wykonują tylko jednego wątku, tak? Mają tam różne takie mechanizmy, że liczą sobie na przykład 2 odnogi naraz i najwyżej jedną wyrzucają do śmietnika i mogą też dociągać w tle dane, które nie są potrzebne w tej chwili, ale będą potrzebne za chwilę. Więc na przykład ostatnio, jak sobie taki prefetching dla danych, dla ramek dorzuciliśmy, to na architekturze, która nie wspierała DDIO, to było 15% zysku na wydajności po jednym takim ruchu. Struktury danych muszą być niekoniecznie takie, jak się projektuje gdzieś tam na algorytmach i strukturach danych. Trzeba po prostu myśleć, jak one będą się mieścić w cache'u, czyli na przykład nie rozsmarowujemy danych potrzebnych do obsługi pakietu, że trochę w jednym miejscu w pamięci, trochę w drugim miejscu w pamięci, tylko staramy się trzymać upakowane w takim seciku, który mógłby się na przykład zmieścić w 64 bajtach linii cache'a i być za jednym wczytaniem od razu dostępny do przetwarzania. Nie kopiujemy danych. Poza jakimiś bardzo specyficznymi, rzadkimi sytuacjami wszędzie przekazujemy referencje, tak? Jak te ramki wpadają z karty sieciowej, to tak jak one gdzieś tam się pojawią w cache'u warstwy trzeciej, poziomu trzeciego, to tamten RAM w ogóle może nawet nie być dotknięty i danych też nie musimy kopiować, wszędzie jest tylko wskaźnik. No, nie wywołujemy w ogóle syscalli. Chociaż NetMap używa syscalli, ale ten koszt można zamortyzować, robiąc duże właśnie batche. Nie lokujemy, staramy się nie używać operacji takich atomowych, które mogłyby się gdzieś tam zakleszczyć wstrzymać przetwarzanie. Całe przetwarzanie jest zrobione w polingu, nie używamy przerwań. Czyli nieustannie pytamy, czy masz coś, czy masz coś, czy masz coś, czy masz coś i nawet jak nie ma, no to po prostu aplikacja w kółko się kręci i odpytuje. Dobrze jest mieć jeden wątek per rdzeń, tak żeby nie było potrzeby zmiany jakiegoś tam kontekstu przetwarzania. Jeżeli wiemy w instrukcjach warunkowych, gdzie najprawdopodobniej pójdzie sterowania, to można dać takie tipy, w którą stronę, która gałąź przetwarzania jest bardziej prawdopodobna i kompilator tak to skompiluje, że w pierwszej kolejności pójdzie w tą odnogę, którą my akurat preferujemy. Inline'owanie funkcji. Nawet taka operacja jak wywołanie funkcji i powrót wprowadza narzut, dlatego w naszej głównej pętli przetwarzania pakietów wszystkie funkcje są zinline'owane, czyli nie ma tam kola i nie ma powrotu. To wprowadza, zwiększa rozmiar tak binarki, natomiast no, cały ten kąt jest żywcem assemblerowy przepisany do głównej pętli na etapie kompilacji. Jak mamy architekturę wielosoketową, no to
staramy się nie mieszać, tak, żeby jeden procesor robił pakiety z karty, która jest pięta na magistrali, z drugiego procesora. Nawet czytanie czasu jest problemem przy tych prędkościach. Procesory współczesne mają taki rozkaz, na przykład jak ten na ekranie TDSC, do ściągnięcia takiego licznika, którego można wysnuć, jaki jest czas. Natomiast nawet jego odczytanie wprowadza pewien narzut, więc nie robi się tego zbyt często. Przykładowy problem policing ruchu do określonej przepustowości. Gdybyśmy chcieli to zaimplementować tak, że mamy gdzieś tam informacje o bieżącej przepustowości i wiele korów, które przetwarzają ruch, to one będą się tak jak mewy biły, tak, o ten jeden obszar w pamięci, gdzie jest zapisane, są bieżące liczniki i zegar. Żeby to efektywnie zrównoleglić, to trzeba po prostu z tego zrezygnować i utrzymywać instancję per core, tak? I jakoś synchronizować to z boku takim mechanizmem, który nie spowalnia przetwarzania. Testowanie jest bardzo ważne. Nie tylko poprawnościowe, ale i wydajnościowe. I z plikami pick-upowymi, i z rzeczywistymi sieciówkami. Mamy cały taki framework, który wysyła różne bardzo dziwne rzeczy, czy pakiety, którym TTL, prawda, za chwilę zejdzie do zera, czy ramki, których długość IP ma się nijak do długości ramki ethernetowej, to albo musi być odrzucone, albo stronkajtowane. Różne konfiguracje access list, one mają różną wydajność, trzeba monitorować, czy nie schodzimy poniżej jakichś tam założeń, bo jedna, jak wspomniałem, jedna zmiana jest w stanie wpłynąć na wydajność znacząco. Do fabrykowania pakietów polecam Scapiego, jak ktoś nie używał, to niesłychanie wygodne narzędzie. Testowanie wydajności warto też zrobić dużą dokładnością. Tak? To jest taki przykład z testu, który kolega robił parę dni temu. Mamy tutaj na osi czasu charakterystykę wydajność tam 7 z hakiem, tak, milionów, i widać takie nagłe spadki wydajności, które normalnie mogłyby umknąć, bo tutaj jest rozdzielczość 1 milisekundowa i na takim zwykłym generatorze tam na przykład raz na sekundę się odświeża licznik. No jeśli się temu przejrzymy, no to można zauważyć, że te wyniki są jakoś tak bardzo rozsmarowane. No jedną z rzeczy, którą można tu zrobić, jest oczywiście izolacja rdzeni procesora, tak, żeby workload, który chodzi na tej maszynie, jakiś SSHD chociażby, w ogóle nie wpływał na tą wydajność i kernel i te procesy pozostałe, żeby się szeregowały na innym rdzeniu. Tutaj wygląda to już może lepiej, tak, ale my też mamy jakieś takie dziwne spadki z około tam 11 z hakiem na 8 milionów, takie krótkie, małe kreseczki. Można się zastanawiać, skąd się to wzięło. No pamiętajmy, że są też zależności termiczne, tak, te procesory się grzeją, tam jak jest dużo korów, to jedne od drugich się podgrzewają, więc wtedy procesor zwalnia taktowanie i dlatego tam pokazałem przy tym Xeonie, że ono do 3600 się kręci mimo znamionowych 2300. Dlatego, że ten procesor dosyć aktywnie manipuluje tutaj tymi mechanizmami oszczędzania energii i to jest coś, na co nie zawsze mamy wpływ, nawet jak wydawałoby się z wszystkich sterowników, których użyjemy, ich konfiguracji, że jest inaczej. Profilowanie. Akurat tutaj Perf, jeśli ktoś nie używał na Linuxie, to polecam. Świetne narzędzie, błyskawicznie wychodzi, bo to jest taki powtarzalny workload, przetwarzanie ruchu. Świetnie wychodzi na przykład ile procent cykli procesora, tak, idzie w obsługę czego. Tutaj akurat może słabo widać, ale jest kilkadziesiąt procent CPU w ogóle idzie w obsługę tylko ściągania ruchu ze sterownika na wczytanie i na transmisję. Więc można łatwo zamierzyć gorący punkt. Można tam sobie wejść, tak, i wyświetlić instrukcje, już rozkazy assemblerowe i tam będzie na czerwono, gdzie się dużo przepala. No i chyba nawet jakoś się wyrobiliśmy, tak? Chciałem to jakoś podsumować, czyli pierwsze chcieliśmy wam pokazać tą prezentacją, że pecety mogą być szybsze niż się zazwyczaj sądzi. Ja zdaję sobie sprawę, powiedz, że... Tak. Powiedz, jak szybkie, ile cykli procesora potrzebujemy w tej chwili na przetworzenie jednego pakietu? Około 400-500 cykli, czyli trzeba mieć, jak tam dopakujemy, jakąś enkapsulację, przerabianie VLANów, przypisywanie maków, ACL-ki i tak dalej.
no to powiedzmy, że dwa kory, tak? Trzeba, by, żeby być bezpiecznym, przeznaczyć na jeden port 10G, żeby go zmienić w ten ruch w najmniejszych ramkach, tak? Natomiast rzeczywisty ruch internetowy nawet przy ataku składa się nie tylko z małych ramek, więc w takim miksie, gdzie są już ramki nawet i 128-bajtowe, no to to już na luzaku, tak? Robimy taką dychę. Czyli na takim PC-cie, gdzie się go obsadzi kartami, portami 10G i dołoży takie procesory, które mają bardzo dużo tych rdzeni, no to w zasadzie nie ma przeszkód, tak, żeby jechać na 100 giga. Nasze standardowe węzły, które w tej chwili wstawiamy razem z węzłami CDN-owymi, mają 8 interfejsów 10-gigowych. Żeby w ramach tego podsumowania jeszcze, żeby tam wytworzyć jakieś tak sensowne rozwiązanie, no to jak ktoś się na to pokusi, to trzeba bardzo uważać z tą wydajnością, bo jeden fałszywy ruch i już jest po tej wydajności. Jeśli myślicie, że to jest jakaś nowość, to nie jest. Być może nawet używacie już rozwiązania, które już mają na przykład DPDK w środku, tylko o tym nie wiecie. Dlatego, że paru vendorów, właśnie z tymi największymi, których znacie i używacie i od pudełek, i od wirtualizacji, jest już tutaj, bawi się w tej piaskownicy i nawet kontrybuuje. Oprócz tego są firmy, które robią też load balancery albo jakieś urządzenia do telefonii mobilnych, tak? Jakieś kontrole, jakieś takie niszowe zastosowania, gdzie potrzebowali dopalić to. Widziałem nawet coś takiego jak RAM Cloud, czyli ktoś ma pulę maszyn, z których wystawia RAM szybko po sieci, do, udając takiego rajda, tak, na RAMie. No i jeżeli ktoś słusznie chciałby zwrócić uwagę na to, że no nie jest to tak dobre jak pudełko, ani tak przewidywalne jak ten krzem, prawda, co nie zjada pakietów, to no jest jeszcze taka zasada ze świata Unixów czy open source'u, że gorsze jest lepsze, tak? No może się okazać, że bardzo w wielu zastosowaniach to gorsze wygra, to znaczy taki PC, to dlatego, że będzie dużo po prostu łatwiej dewelopować rozwiązania, które będą dostatecznie dobre, żeby wszyscy byli z nich zadowoleni. A ja tak jeszcze może o liczbach na koniec powiem, bo za tym wszystkim stoją oczywiście finanse. Jako ciekawostka mogę wam powiedzieć, że taki pojedynczy PC, na którym obsługujemy 100 giga ruchu, kosztuje nas w granicach 20-30 tysięcy złotych. Natomiast koszt zespołu, który to wszystko dewelopował, zamyka się w kwocie 500 000 złotych. Więc wydaliśmy na własny produkt tyle, ile byśmy wydali na kupienie jednego pudełka marki Radware. Może, nie wiem, czy jest czas, może są jakieś pytania. Ja mam dwa takie. Jedno to jest takie, czy te instrukcje AVX2 procesorów, one są już zaimplementowane w kompilatorach GCC czy LLVM, czy trzeba wstawki assemblerowe robić? Są zaimplementowane od dawna. Znaczy ich implementacja de facto to są takie magiczne słówka intrinsyki, tak? Które przekładają się na te instrukcje, tak? Więc trzeba się ich nauczyć. Znaczy kompilatory potrafią przekładać kod napisany bez tych instrukcji na kod wektorowy, ale wydaje mi się, że mogą nie robić tego zbyt dobrze jeszcze, tak? Więc lepiej jest napisać tak, jeżeli ktoś potrafi, niż liczyć na to, że kompilator na etapie kompilacji w jakiś cudowny sposób wywnioskuje, że da się to zwektoryzować. A drugie pytanie, czy w jakiś sposób modyfikujecie kernel? Dlatego, że zakładam, że jak mamy taką aplikację w userlandzie, która ma być zapięta do karty sieciowej, to albo trzeba statycznie procesory jej alokować, bo inaczej nam scheduler może ją wywłaszczyć i szlak trafi naszą optymalizację. Kernela nie trzeba modyfikować, ładuje się moduł User Space IO, który wystawia, po prostu zdejmuje się tą kartę z systemu, ona znika i pojawia się jakiś tam obszar pamięci, jest dostępny dla przestrzeni użytkownika przez dev.io. Bardziej chodzi mi o to, czy kernel po prostu jest scheduler kernela takiej aplikacji. Izolacja CPU, tak? Czyli to wystarczy statyczna, tylko jawna dla aplikacji. Tak, tak, okay. Tak. Czy testowaliście to na różnych kompilatorach i są jakieś różnice w GCC? Robiliśmy tylko upgrade'y na nowsze GCC, bo mieliśmy jakieś tam problemy z 4.8, teraz używamy 4.9. Tam koledzy próbują coś z 5.0 sobie na boku kompilować, natomiast nie mieliśmy jakiegoś istotnego powodu, żeby przejść na inne kompilatory, aczkolwiek samo DPDK
wspiera, przynajmniej deklaratywnie, kompilator Intela i Sinanga. To ja jeszcze takie szybkie pytanie sprzętowe. Czy na procesorach Intela zostawialiście HT włączone, czy raczej na korach? To jest śliski temat. Generalnie to HT wiele nie daje, natomiast nie jest tak, że nic nie daje. Więc jest pewien przyrost wydajności w pewnych zastosowaniach przy włączeniu HT i używamy HT. Natomiast w pewnych innych sytuacjach włączenie HT wpływa ujemnie na wydajność, więc trzeba to pomierzyć po prostu i dobrać odpowiednio. No na pewno nie jest to podwójny wzrost wydajności. No, może tam paręnaście procent na przykład. Dzięki. Nie wspominałeś nic o tym, że używaliście lub próbowaliście używać GPU. Czy to jest zupełnie zła ścieżka, zły trop, czy po prostu jeszcze się tym nie bawiliście? Ja intuicyjnie czuję, że nie jest to dobry trop. Jedna z implementacji dataplane'ów, tam wspomniana na tym slajdzie gdzieś tam na dole małą czcionką, Packet Shader używał GPU do dopalania. Natomiast ja widzę w tym problem taki, że są różni dostawcy GPU. Te GPU się też dosyć mocno grzeją, więc jakby uzależniamy się od konkretnego dostawcy, wchodząc w coś takiego i musimy robić troszkę podwójny development, czyli trochę ruchu idzie CPU, trochę GPU, a korzyści na wydajności nie były takie znaczące tam w tym Packet Shaderze, więc prościej jest zasypać to... Dobra, prościej jest zasypać to po prostu mocą procesora, nie jest tak? Dobry pomysł na to zastosowanie, tak? Okay. Czy ja mam jeszcze dwie uwagi do tego, co Paweł powiedział. Po pierwsze, Packet Shader to jest coś, co powstało dobre kilka lat temu i nie doczekało się żadnej kontynuacji. Tak? Widać, że ta ścieżka jest raczej ślepa. Druga sprawa to jest jeszcze przepływność magistrali. Tak? GPU jest wpięte na magistrali, więc musimy jeszcze dane tam dosłać i odebrać, więc to jest niepotrzebny dla nas narzut. Dziękujemy bardzo za wykład. To ja jeszcze dwa słowa tylko, bo my to oczywiście robimy nie po to, żeby sobie było, tak? Sprzedajemy oczywiście to rozwiązanie usługowo, znaczy sprzedajemy ochronę przed atakami DDoS. Znaczy nie bierzemy haraczy za ochronę, po prostu oferujemy tego typu usługę i jakbyście byli zainteresowani, to mamy tutaj też przedstawicielkę z naszego działu handlowego. Możemy was ochronić tanio i dobrze. Dziękujemy bardzo.